No hejka kochani na moim kanale. Dzisiaj będę chciała upiec z Wami wstążki, czyli inaczej faworki lub chrust. Ja na swoje ciasto będę potrzebowała 0,5 kg mąki pszennej, najlepiej tortowej, 5 żółtek, 1 łyżka spirytusu, szczypta soli, 200 g śmietany 18%. I to tak będzie ciasto na około 120 sztuk faworków. Ja już mam oddzielone 5 żółtek. Zabieram się za ubijanie. Moje żółtka już są ubite do białości. Im więcej ubite, tym będzie lepsze ciasto. I ja już wyłączam teraz mikser i zabieram się za resztę składników i mieszanie. I dodam sobie to tak 0,5 kg mąki, tego około 3 szklanek. Tylko pamiętajcie, żeby sobie przesiewać bezpośrednio mąkę. Na wtedy będzie taka napowietrzona. I teraz sobie przesieję drugą szklankę mąki. Pomału sobie będę dodawała 200 g śmietany. Kochani, została mi ostatnia, trzecia szklanka mąki. I teraz sobie to wszystko wyrabiam. Ciasto na faworki, im dłużej wyrabiamy, tym ono jest lepsze. Teraz trzeba go wyrabiać około, no ja tak zawsze wyrabiam, około 20 minut. Ciasta sobie można dodać czy spirytus, czy łyżkę octu. Po to tylko, żeby nam tłuszcz nie wsiąkał w ciasto. Słuchajcie kochani, ja wyjęłam ciasto na stolnicę, już je chwilę wyrabiam, ono być takie ciągnące. Nie podsypuję mąką, bo potem ta mąka się pali na oleju. Że ciasto już jest dobrze wyrobione, ani się nie klei do stolnicy i naprawdę jest. Idealne. Teraz zabieramy się za wałkowanie. W międzyczasie możecie sobie już nastawić w jakimś żądelku, w jakimś naczyniu olej, żeby nam się już pomału grzał. Już zabieram się za wałkowanie. Musi być bardzo cienko rozwałkowane. Widzicie kochani, ani mi się nie klei do stolnicy. Rozciąga się
perfekcyjnie. Spróbujcie tak, żeby nie podsypywać wcale mąką. Widzicie, kochani, gdy go dobrze wyrobicie, no, bez podsypywania mąki, jak z jednej strony, tak z drugiej, w ogóle się nie czepia stulnicy. Rozwałkujemy go na bardzo cienki placek. I ja za pomocą radełka będę sobie wykrawała takie paski, jakieś około 3 cm szerokości i 7 cm długości. Także jeżeli macie takie radełka, to nimi będzie najlepiej. I przez środek robimy rozcięcie. I przez nie przeplatamy jeden koniec wstążeczki. I już mamy gotowy faworek. I tak zrobimy z resztą. Ja sobie, kochani, kończę wykrawać i do was wracam. Ja już jakąś część mam pokrojoną i zabieram się za smażenie. Smażymy ich na złoty kolor, bo musimy pilnować o przewracaniu, bo pączki przewracają nam się same, a chrust musimy pilnować. Przepraszam was, kochani, za filmiki po ciemku. Ale wtedy właśnie najbardziej mam czas, żeby je nagrywać dla was. Także mam nadzieję, że to nie jest dla was za dużą przeszkodą, że mi się odbijają troszeczkę cienie. Kochani, całym sekretem udanych faworków to jest jak najcieńsze ciasto, takie, żeby prawie się było przez niego widać, jak najdłuższe ugniatanie ciasta, naprawdę bardzo długo. No musi być takie rozciągliwe, takie jak elastyczne. Wtedy naprawdę macie gwarantowane udane faworki, kruchuteńkie. Patrzcie, kochani, na olej. Nie dodałam ani troszeczkę mąki do podsypania, ani cukru do ciasta. Olej możemy spokojnie wykorzystać jeszcze do czegoś. Nie jest ani deko spalony, żółciuteńki, taki jaki wlałam. Ja będę smażyła dalej. A tak jak wspominałam, zamiast dodawać do ciasta cukru, po prostu posypuję tylko potem cukrem pudrem z cukrem waniliowym. Są naprawdę wyśmienite. Ciasto jest miękkusieńkie.
zapraszam do próbowania mojego przepisu, do komentowania, czy Wam się ten przepis podobał. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Thank you.